Ja wiem, nie ma filmów, ale będą i to dużo. Co się dzieje? Dzieje się właśnie bardzo dużo, a czasu jest coraz mniej. I na montowanie mi trochę nie starcza. Od ostatnich filmów zrobiłam aż 3 trekkingi w Yosemite. Łącznie spędziłam tam prawie 3 tygodnie. Byłam na trekkingu w Mammoth Lakes i byłam w Bishop, gdzie spędziłam 4th of July, czyli Dzień Niepodległości. Potem było San Francisco i dalej Oregon i wybrzeże i szalone trekkingi w przepięknych górach w Oregonie. A potem spełniłam jedno z moich największych marzeń, czyli wybrałam się do małego miasteczka Sicily na Alasce, czyli tak naprawdę do miasteczka Roslyn w stanie Waszyngton, w którym kręcony był kultowy serial lat 90. Przystanek Alaska. I ja właśnie przez ten serial jestem w Stanach i przez ten serial jestem na Alasce, bo ja właśnie teraz spełniam swoje największe marzenie. I to właśnie z tego małego miasteczka w Waszyngtonie, z Roslyn, wybrałam się w drogę na Alaskę, czyli przejechałam przez Kolumbię Brytyjską i przez Yukon i wreszcie dotarłam na Alaskę. Trochę to zajęło, bo to grubo ponad 3000 km. A tutaj to dopiero się dzieje. Są niedźwiedzie, łosie, koła podbiegunowe, drogi bez końca na końcu świata. A czasu na to wszystko naprawdę mało, bo zaraz kończy się mój legalny pobyt 6-miesięczny w Stanach i zaraz będę musiała przekraczać granicę z Kanadą. I po prostu, ja jakiś czas temu postanowiłam, że niestety, ja wolę ten czas teraz poświęcić w 100% na odkrywanie Alaski, najpiękniejszych miejsc na Ziemi i na poznawanie ludzi, ich historii, a niestety nie na montowanie filmów. Natomiast ja cały czas nagrywam, cały czas opowiadam i pokazuję, tylko właśnie nie mam kiedy montować, a też nie stać mnie na to, żeby zlecić komuś montowanie moich filmów. Dlatego odkrywam Amerykę, gromadzę materiały i czekam na zimę, bo to właśnie zimą będę montować wszystkie filmy. Więc przepraszam wszystkich, którzy na te filmy czekają. Niestety będziecie musieli poczekać jeszcze chwilę, ale ja Wam to czekanie zrekompensuję, bo zimą będą pojawiać się co najmniej 2 filmy w tygodniu. A w międzyczasie bardzo Was zapraszam na mój Instagram, bo to tam codziennie leci serial z odkrywania Ameryki. Bo tam dzieje się prawdziwe, codzienne, amerykańsko-alaskańskie teraz życie. Są wzloty i upadki, radości i smutki, dużo strachów i też całkiem sporo odwagi. Bardzo polecam. Tam widzimy się codziennie i tam też są zapisane wszystkie dotychczasowe relacje.